Beata śledzi Rafała. Chce wiedzieć, co mężczyzna przed nią ukrywa i czy to on mógł wyłudzić od niej pieniądze. I co? Rafał jednak idzie do szpitala. Czyli coś musiało być w tym, co mówiła ta trenerka. Rafał jest chory? Możliwe. Ale jaki to ma związek z Adamem? Z szantażem? Nie wiem, co się tu dzieje, ale wiesz co? Muszę kończyć, zadzwonię do ciebie. Jasne, po. Przepraszam. Przepraszam panią bardzo, ja pani pomogę. Przepraszam. Panią bardzo, przepraszam. Beata, co ty tu robisz? A ty? Co ty tutaj robisz? Ja zapytałem pierwszy. Śledzisz mnie czy co? Rafał. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak, przyjechałam tutaj za tobą. To ja uważam, że to lekka przesada. Po co? Proszę cię, powiedz mi, co tu robisz? I kim jest to dziecko? To jest mój syn. Słucham? To jest Filip, ma 10 lat. I jest efektem mojego alkoholowego wyskoku i spotkania z kobietą, z którą nawet nigdy nie byłem w związku. Ale czemu ty mi tego nie powiedziałeś? Bo mi wstyd. A poza tym jest mi głupio, bo nigdy z tym dzieckiem nie nawiązałem nawet kontaktu, tylko płacę alimenty. Taki ze mnie ojciec. No ale teraz tu jesteś. Bo jest chory. Dowiedziałem się, że ma problemy z sercem. Jest potrzebna operacja za granicą, za kosmiczne pieniądze. Beata, coś we mnie pękło. No to jest moje dziecko, muszę tu być. Przepraszam cię, powinienem był od razu o tym powiedzieć. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Posłuchaj mnie. Ja wiem, jaka to jest sytuacja i może czas tutaj będzie jakimś lekarstwem. Nie wiem, może powinienem się wyprowadzić. No ale... Nie poddawajmy się tak łatwo, dobra? Ja muszę się oswoić z tą informacją, którą... Ja przepraszam. Beata. Beata. Niepotrzebnie ukrywałem przed Beatą, że mam dziecko. Tak naprawdę do czasu choroby Filipa w ogóle nie czułem się jego ojcem. Nie utrzymywałem z nim kontaktu. Bardziej czułem się tatą dla Zosi, niż dla własnego syna. A tamta noc może była błędem, ale mam dziecko. I mam nadzieję, że to nie przekreśli mojego związku z Beatą.